W przypadku tablicy korelacyjnej możemy zbadać nie tylko ile wynosi współczynnik korelacji liniowej Pearsona, czyli zbadać czy zależność korelacyjna liniowa występuje. Możemy zbadać również tak zwane stosunki korelacyjne Pearsona. To nie jest to samo co korelacja liniowa Pearsona. To jest zależność już jakby jednostronna. Sprawdzamy, czy dana zależność jednokierunkowa, jakby x w zależności od y albo y od x, możemy nazwać, że jest to zależność liniowa. Jeżeli jest to przykładem, jest tablica korelacyjna, takim umieszczenia danych dwóch cech, tu są wartości x w postaci przedziałów, tu są wartości y w postaci przedziałów, a tutaj mamy wymienione, ile razy występowała sytuacja, ile było takich przypadków, że x znajdował się w danym przedziale, a y w konkretnym drugim przedziale. I na podstawie takich danych możemy, zróbmy na początek policzenie rozkładu brzegowego dla x, możemy wypisać, jakie były początki każdego przedziału, końce takiego przedziału i ile było wartości w takim, powiedzmy, zakresie niezależnie od y. To są te właśnie sumy dla wszystkich kolejnych wierszy, jeżeli tu mamy x. Niezależnie od tego, ile wynosił y, łącznie wszystkich wartości x od 2 do 25 było przykładowo 34, potem 12, 4 i tak dalej. Łącznie analizowanych mamy 55 obserwacji. I teraz tak, te wartości mamy tutaj przepisane. Musimy dla nich policzyć normalną średnią arytmetyczną i wariancję, którą znamy, tyle że nazywamy ten zapis tutaj rozkładem brzegowym, bo on jest, to są wartości x, ale niezależnie od tego, jak rozkładały się wartości y. Czyli to jest na brzegu sumarycznie podejmowane liczebności i zgodnie ze wzorem na średnią, suma jest to środek przedziału razy liczebność. Czyli muszę wyznaczyć na początek środek każdego z tych przedziałów. Może to być poprzez zastosowanie formuły środek każdego przedziału, czy albo po prostu, przepraszam, jako średnia tych dwóch liczb. I potem każdy środek przedziału mnożymy razy liczebność tego przedziału i na końcu mamy sumę. Ta suma po podzieleniu przez 55 jako łączną liczebność mamy wynik 30,65. Tak samo możemy policzyć wariancję, która jest tutaj policzona jako z tego wzoru, że to jest suma, czego od środka przedziału odjęta jest średnia, te różnice podniesione do kwadratu, a przemnożone razy ni. Czyli tak jak podejrzycie tutaj formułkę, od każdego środka przedziału odejmujemy średnią, całość bierzemy w nawias, podnosimy do kwadratu i na końcu jeszcze mnożymy razy ni. Takie coś przeciągamy w dół do ostatniej wartości i na końcu sumujemy. Dlaczego? Bo suma jest na końcu i jest podzielona ona przez 55 jako łączną liczebność. Mamy tutaj odchylenie standardowe na x jako do kwadratu, to jest tak zwana wariancja. My odchylenie standardowe bardzo łatwo policzyłem, jak mówię, czyli to jest pierwiastek z tego wyniku, ale na razie on sama to odchylenie standardowe nie jest nam potrzebne na x. To jest tak pro forma, już zobaczcie, można policzyć to. I tak samo, korzystając jakby z tych samych wzorów, można skorzystać i obliczyć średnią i odchylenie standardowe, czy też wariancję dla Y, wyznaczając na początek rozkład brzegowy. Rozkładem brzegowym Y nazwiemy w tym momencie jego wszystkie wartości, jak i sumę występowania jego wartości, niezależnie od tego, ile wynosił X. Czyli to jest 19, te liczebności mamy, mamy te przedziały. I przypisujemy to w postaci tabeli, gdzie dla obliczeń podzieliliśmy, tu jest początek, tu jest koniec przedziału, a tu jest wymieniona liczebność. Zgodnie ze wzorem ogólnym w ogóle na przedziały mamy zawsze sumę, środek przedziału razy liczebność tego przedziału i ten wynik takiej sumy podzielony przez łączną liczebność, jaką tu rozważamy, czyli 55, daje nam wynik średniej.
Czyli zaczynamy zawsze od wyznaczenia środka przedziału, czyli średniej między początkiem a końcem każdego z przedziałów. Wyniki mamy policzone z formuły średniej. Później każdy środek przedziału mnożymy razy jego liczebność i formułkę przeciągamy i na końcu sumujemy. Bo średnia to jest suma tak podpisanej kolumny, którą mamy stworzoną. I dzielimy ją przez łączną liczebność, która wynosi 55, mamy wynik. I żeby policzyć wariancję, która tutaj nam się pokazuje, musimy zastosować wzór, który tu mamy zapisany. Czyli od każdego środka przedziału odejmujemy średnią, potem wynik podnosimy każdego takiego różnicowania do kwadratu i mnożymy razy liczebność. Suma jest zawsze na końcu. Czyli jak podejrzymy formułę, od każdego środka przedziału odejmuję średnią, wbiorę w nawias, podnoszę do kwadratu i razy liczebność tego przedziału. Na końcu sumujemy tak podpisaną kolumnę, żeby potem ją podzielić zgodnie z tym wzorem przez łączną liczebność, czyli 55, i mamy wynik. Do tego miejsca wydaje się, że to jeszcze nie jest tak bardzo skomplikowane i szczerze jak dla mnie chyba nie będzie bardziej skomplikowane, tylko szczerze przeliczcie to sobie samodzielnie. Kolejny etap po obliczeniu średniej dla Y, średniej dla X i dwóch odchyleń standardowych i dla X i dla Y jest, zaraz to przejdziemy, to była ta korelacja na oddzielnym filmie do obejrzenia jak najbardziej, jest wyznaczenie średnich warunkowych dla każdego z wierszy, jakie mamy. I po co to jest? Ostatecznie ja Wam na razie to w skrócie pokażę. Ano po to, że musimy stworzyć tabelkę, gdzie mamy rozkład średnich warunkowych Y. Czyli będą wypisane średnie i jak liczne były to średnie, ile obserwacji było dla każdej z tych średnich. I teraz skąd my bierzemy te pierwsze dane do tabeli? Policzymy sobie, zaraz to tylko przeskroluję, tu mamy wartości Y, a to pierwszy rozkład warunkowy ma taką postać. Tu są X, a tu są wartości Y pod warunkiem, że X będzie miał taką wartość. Jeżeli tu będą wartości Y, a tu będą jego liczebności, to jest rozkład warunkowy pod warunkiem, że Y, że X przyjmie wartości od 25 do 28 i tak dalej. Czyli teraz wracając do naszych średnich warunkowych, które nam będą potrzebne, mamy ciągle w każdych kolejnych wierszach zapisane te same wartości Y, ale zmieniają się u nas liczebności. Te liczebności są spisane z kolejnych wierszy, które były w tej tablicy korelacyjnej. Liczymy te średnie warunkowe jak zwykłe średnie, czyli środek każdego przedziału przemnożony razy tą liczebność nazwijmy warunkową i tutaj mamy wyniki. Gdy sumujemy tak podpisaną kolumnę i podzielimy nie przez 55, a tą liczebność, która tutaj w tych obliczeniach występuje, otrzymujemy pierwszą średnią warunkową, pamiętając, że dla niej liczebność wynosiła 34. Drugi wiersz średniej warunkowej to są znowu te same wartości Y, ale z innymi liczebnościami, które były wzięte z drugiego wiersza dla drugiego wariantu X. Czyli znowu mamy środek każdego przedziału ciągle ten sam, ale zmienia się liczebność. Na tej podstawie liczymy średnią. Tu jest sumowana taka kolumna, gdzie mamy przemnożenia środek przedziału razy liczebność. Mamy ten wynik przepisany. Nie dzielimy go przez 55, tylko tą liczebność, którą mamy w tej konkretnej tabeli. Liczebność łączna 12, czyli te 2088 dzielimy przez 12 i mamy wynik. Trzeci wiersz to są tak samo wartości Y niezmiennie, ale wartości Y dla trzeciego wariantu X, jaki mamy. Czyli w tym momencie mamy je zapisane. Dobrze, i teraz tak. Aha, tu jest ta tablica transponowana przeze mnie. Dobrze, i teraz tak. Tutaj każdy środek przedziału mnoży razy liczebność, mamy to zapisane, na końcu sumowane i dzielę przez liczebność, która występowała w tym wierszu trzecim dla tej powiedzmy rozkładu warunkowego zmiennej Y pod warunkiem, że X się znajduje jakby w trzecim wariancie i ta średnia jest wypisana. Zobaczcie, dla kolejnych wierszy robimy to ciągle analogicznie. Dla każdego wariantu X mamy
tyle, jakby ile wariantów x, tyle mamy średnich warunkowych y. Jeżeli zbudujemy sobie tablicę, którą tutaj nazwijmy jako taki rozkład średnich warunkowych y, czyli rozkład warunkowych średnich, no bo to są nie wartości y, tylko średnie y warunkowe i ile było obserwacji dla takiej wartości y. I teraz na podstawie tych średnich warunkowych i ich liczebności możemy obliczyć, tutaj zobaczcie, to jest tak zwana, nazwijmy, wariancja średnich warunkowych. Czyli to nie jest wariancja Y, a średnich warunkowych. Bo od każdej średniej warunkowej odejmiemy sobie w tym momencie Y jako średnią, podniesiemy do kwadratu i przemnażając razy NI zrobimy sobie sumę. Czyli zobaczcie tak, od każdej średniej odejmuję tą wartość średnią, która była znacznie wcześniej, różnicę podnoszę do kwadratu i mnożę razy tą liczebność, która tu występuje. Na końcu robimy podsumowanie. I teraz, jeżeli to podsumowanie podzielę przez 55, otrzymuję tak zwaną wariancję średnich warunkowych. A licząc pierwiastek, mamy tak zwane odchylenie standardowe na średnich warunkowych. O ile każda średnia warunkowa różniła się przeciętnie od zwykłej średniej Y. To są te dwa elementy. I teraz po co my to liczyliśmy? Po to, żeby obliczyć tak zwany stosunek korelacyjny Y od X. Tutaj jak to by policzyć? No to właśnie w ten sposób, że to odchylenie standardowe na średnich warunkowych porównujemy do odchylenia standardowego ogółem, czyli zmiennej Y. I jeżeli to, co policzyliśmy tutaj, przyniesiemy i podzielimy przez odchylenie standardowe, otrzymamy wynik. Ten wynik z natury rzeczy zawsze będzie od 0 do 1, bo zarówno licznik, jak i mianownik i zawiera się w wartościach dodatnich. A tym bardziej jest udowodnione, że nie przekroczy ten ułamek ani wartości 0, czyli nie będzie ujemny, ani też nie przekroczy 1, czyli jest w tym zakresie. Przy czym należy uważać, że tutaj e od y, x dający 0, mówi o tym, że korelacja nie występuje. Jeśli jednak e od y i x jest 1, to można powiedzieć, że cecha między tymi dwoma cechami występuje związek funkcyjny. U nas związek funkcyjny jest dość silny. No, kierunku akurat to sobie nie określimy na podstawie tej miary. Powoli wpada z umiarkowanego, właśnie mówię, na silny. I ostatnim elementem jest to, że możemy policzyć tak zwaną miarę krzywoliniowości, która określa nam to, czy nasza zależność y od x jest miarą, można zapisać w postaci jakby z wykorzystaniem regresji liniowej, czy też nie. Bo jeżeli zależność wyjdzie nam inna niż liniowa, no to jest to niemożliwe, żeby skorzystać z funkcji i całych obliczeń współczynnika korelacji liniowej Pearsona i regresji liniowej, na niej się opierającej. I mamy tak zwaną miarę krzywoliniowości. Możecie mieć różne zapis, ale to jest MYX. I ona w tym momencie, zobaczcie jak jest liczona, od e od y do kwadratu tego podniesionego odejmujemy, zobaczcie, to jest komórka I139 do kwadratu, a tutaj jeżeli sobie to przejrzymy, co to nam było, jest to wynik współczynnika korelacji liniowej Pearsona, która jest u mnie omówiona na oddzielnym filmie, bo w sumie ten film wyszedł wyłącznie z przydługi. Jeżeli wiecie, jak obliczyć współczynnik korelacji liniowej Pearsona na podstawie tablicy korelacyjnej, to nie trzeba będzie tego omawiać. W innym wypadku obejrzycie ten drugi film i tak niski wynik mówi o tym, że ta zależność nie jest w żaden sposób krzywoliniowa, jest bliska zeru, a więc można by było powiedzieć, że zależność y od x może być opisywana za pomocą korelacji liniowej Pearsona i regresji liniowej. I pamiętajcie o tym, że ten stosunek korelacyjny y od x to nie jest to samo, co stosunek korelacyjny x do y.
Te wyniki, które tu otrzymamy, mogą być różne. Ja, jeżeli mogłabym, to omówiłabym Wam, powiedzmy, stosunek korelacyjny x do y i to, zobaczcie, jest analogicznie. Wypisujemy wartości x i ile wynosi kolejne liczebności, ale warunkowe, w zależności ile wynosił y. Czyli policzymy sobie średnią średnią x dla tych wartości na podstawie tych wartości i tej liczebności, potem tych wartości i tej liczebności, potem tej liczebności i tak dalej. I na podstawie tych wyników, oczywiście możecie sobie prześledzić te wyniki, które ja otrzymałam. Dobrze, to są wyniki dla pierwszego wyniku, dla pierwszej kolumny, jakby średnia warunkowa x pierwsza, średnia warunkowa druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, trochę ich dużo, siódma. I co nam to daje? To, że stworzymy analogiczną tabelkę, gdzie mamy rozkład warunkowy średnich x, czyli one są wypisane, te średnie warunkowe, i ile liczebności w tym momencie było przy liczeniu danej średniej. I potem, zgodnie ze wzorem, musimy obliczyć średnią, przepraszam, wariancję ze średnich warunkowych, jak te średnie warunkowe różnią się od średniej dla x, jakby to były po prostu zwykłe średnie, jakby to były zwykłe wartości różniące się od średniej. Jeżeli wiemy, że zwykła średnia miała określoną swoją wartość, to ciągle liczymy różnicę, jak dana wartość różni się od tej średniej warunkowej dla x, potem ponosimy je do kwadratu, te różnice, i mnożymy razy liczebność, która była wykorzystywana do danej średniej warunkowej. Gdy wszystko ze sobą podsumujemy, to po podzieleniu przez 55, czyli łączną tutaj liczebność, którą mamy przy liczeniu tego odchylenia, tej wariancji, a potem odchylenia standardowego, otrzymujemy wariancję ze średnich warunkowych, a nie z x, i potem liczymy pierwiastek, który dopiero podlega ewentualnie interpretacji. I jeżeli chcemy obliczyć stosunek korelacyjny x od y, to liczymy to odchylenie standardowe x od odchylenie standardowe średnich warunkowych przez odchylenie standardowe na x. Ten wynik nam wychodzi podobny do analogicznego yx, gdzie y zależy od x. I tutaj można powiedzieć znowu, że ta zależność jest dość wysoka, umiarkowana. No i oczywiście, że można policzyć miarę krzywoliniowości, gdzie analogicznie ten wynik podniesiemy do kwadratu i od niego odejmiemy współczynnik korelacji liniowej Pearsona do kwadratu. I wiadomo, wynik im bliższy 0, tym zależność jest bardziej liniowa. Jeżeli bliżej jedynki, no to powiemy, że zależność jest już bardziej inna niż liniowa, bardziej krzywoliniowa, i należy w tym momencie wykorzystać inne miary niż te wyniki korelacji liniowej Pearsona. Jeżeli macie pytania do tego filmu, komentarze jak najbardziej umieszczajcie. Gdy będę miała taką możliwość, na pewno się do tych komentarzy odniosę. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania,
dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.